rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci jak Bóg anioła nam zesłał. Witam serdecznie wszystkich sympatyków systemu miłości, sympatyków Marii, sympatyków Jana Pawła II, sympatyków Jezusa i wielu świętych, przede wszystkim tutaj Ojca Pio, bo on to tutaj wszystko nam urządził i opiekuje się systemem miłości. Moimi pismami się całe niebo opiekowało, tak mi mówili, żebym tylko pisał, no to pisałem. Więc witam Was w systemie miłości również świętego Franciszka z Asyżu, bo on jest moim pierwszym patronem. Sam mi to powiedział, że ojciec Pio mi to powiedział, że Franciszek z Asyżu jest Twoim pierwszym patronem. A ojciec Pio dodał od siebie, że ja jestem tylko dodatkowym aniołem dla Ciebie. No to dla Was to jest to samo, jak dla mnie to i dla Was, bo to wszystko jest porówno. Nie ma tu różnic żadnych, więc ci, którzy słuchają, którzy modlą się, którzy są w systemie miłości, chcą rozszerzać na cały świat dobro, piękno i prawdę. Prawdę o kosmosie, prawdę o systemach politycznych, ideowców różnych. Trzeba to wszystko wiedzieć, ogarniać i to, co jest złe, i tam, gdzie są plewy, to trzeba odrzucać, a tam, gdzie jest prawda i piękno, dobro i kierunek ekonomiczny wspaniały, to trzeba to popierać, bo my żyjemy w tym świecie, ojciec mówił. Na razie żyjesz w tym świecie i musisz się dostosować. A jak się dostosować do zła, do bomb? No ciężko się dostosować, dlatego musimy wprowadzić inny system państwowy, a wszystkie te lewackie ideologie odrzucić, bo one są do niczego funta kłaków warte. System miłości i on ogarnia wszystko, każdy urząd państwowy i Twoją duszę jednocześnie. To jest coś, co działa wszechstronnie. Już Wam ciągle będę to powtarzał, że polityka jest modlitwą, jest duchowością i nie ma nic wspólnego z ideologiami leninowskimi i takimi, jakie są obecnie w Brukseli, bo wiecie przecież, co się dzieje na świecie. To już Scholz nie tak dawno, ile pół roku temu w telewizji, przecież osobiście to ogłosił i słyszałem to osobiście. Można to wyszukać i wygooglać. Powiedział, że Niemcy chcą rządzić całą Europą, a nawet całym światem. A teraz porównajcie to z Hitlerem. Co mówił? Też Hitler to samo chciał zrobić. Zarządzić całą Europą, a nawet całym światem. Więc powtórka hitleryzmu mamy. I nie dziwcie się, że sytuacja jest taka. Scholz mówi, że trzeba zlikwidować. Scholz, czyli Niemcy. Niemcy i cała Unia Europejska robią i pracują nad tym, żeby zlikwidować państwa narodowe i suwerenne. Chcą zrobić, na razie mówią o federacji, ale nie wierzcie w to kłamstwo. To nie jest federacja, żadna federacja. To ma być jedno wielkie państwo niemieckie pod przywódcą hitleryzmu. Niemców, nie żadnych nazistów. Naziści to jest nazwa już wymyślona, przepłacona przez Żydów. Zresztą Niemcy dali dużo pieniędzy i Żydzi, żeby zmienić historię, żeby były polskie obozy, a nie niemieckie, żeby to było naziści, a nazistą może być Polak również Więc specjalnie to pozmieniali, żeby omijać prawdę, żeby nie wypłacać nam odszkodowań za II wojnę, za zniszczenia, za morderstwa. Więc to o prawdę trzeba się upominać. Ojciec mówił, że trzeba się upominać o swoje, o prawdę. Jeśli to jest prawda, fakty mówią same za siebie i historia, to trzeba do tego dążyć i drążyć, ale z drugiej strony trzeba również przebaczać i kochać wszystkich jednakowo. To jest trudne do ujęcia i do związania jedno z drugim, ale trzeba tak. Trzeba znaleźć usprawiedliwienie dla wszystkiego, ojciec Pio mówił, nawet dla Hitlera, który prawdopodobnie jest teraz gdzieś pielęgniarką, odradza się. Gorzej z Leninem, a z Breżniewem jeszcze gorzej. To mi ojciec mówił. Więc nie wierzcie w tą federację, bo to ma być państwo niemieckie i specjalnie Rosja, a przede wszystkim Rosja jest cały czas dogadana z Niemcami. Nie myślcie sobie, że on tego. Zauważyliście, że na początku nie chcieli nic w ogóle pomagać, bo byli zaskoczeni, bo trochę się wyrwał z powrózka Putin i zaatakował za mocno. No i teraz są wszyscy w kropce. Non-stream się skończył, więc już gaz nie płynie, więc Niemcy już zmienili. Teraz mają być pompy ciepła, a nie gaz. Będziemy likwidować wszystkie piece gazowe, bo Niemcy nie zarabiają na tym. Tylko teraz, gdzie się te pompy ciepła produkują? W Niemczech, więc już wszystko wiecie, o co chodzi. Chodzi o podbój Europy i wszystkich państw. A jak Putin robi, chce podbić swoje imperium, powiększyć, tak samo Niemcy. Umowa między Niemcami i Rosją jest taka. Rosja do Wisły, a od Wisły w górę tutaj Niemcy mają rządzić. Polski ma nie być. I wszystkich tych krajów nie ma, bo to mają być po prostu ruskie i niemieckie państwo. Żadnych innych nie ma być. Putin do tego dąży i Niemcy też do tego dążą. Ale my wiemy i ufamy, że będzie inaczej, bo ojciec Pio mówił, żeby się nie martwić. Że kiedyś pytałem, czy oto na przykład, czy Śląsk będzie oddany Niemcom, bo była taka pani, która walczyła o ten Śląsk, a ojciec mówił, kiwał głową, raczej to jest niemożliwe. Więc pięknie mówi i przemawia pan Tarczyński, to jest święty człowiek, następny z PiS-u święty. Tam jest dużo świętych ludzi, prawdziwych patriotów. Jaki jest prawdziwym patriotą święty? Więc to są rzetelne dusze i czyste dusze wewnętrznie. Pewno, że wszyscy mamy jakieś tam skazy, na to nie patrzmy. Patrzmy na ideę, która prowadzi nas do nieba, do dobra, do dobrobytu i mówi prawdę i czystą prawdę. Więc widzicie, von der Leyen, jak żegnała pana Tuska, no to namaściła go, że on tutaj ma być, ma wygrać wybory. Oni go tu przysłali specjalnie, żeby zniszczyć Polskę i żeby poddać Polskę Niemcom i Rosji. Taki był plan wysłania Tuska tutaj. I tam był po to, żeby właśnie to robić. I wszystkie te głosowania, które były przeciwko Polsce, no to przecież za pomocą lewicy, komunistów polskich, no i przepłaconych różnych tam urzędników, którzy też siedzą w więzieniach. Więc taki był plan. I musimy to mówić, żeby nie stracić Polski, bo jak PO wygra z PSL-em czy z Hołownią, to przecież to jest durnota kompletna by była. To już koniec Polski. Widzicie, jak Tusk teraz odwraca sytuację, że trzeba zdegalizować, no dobra, już nie powiem, bo się będę mylił. Trzeba rozwiązać partię PiS, telewizję rozwiązać, zamknąć wszystkich w więzieniach i to jest właśnie lewackie podejście do rzeczywistości naszej Polski. Na to się nie możemy zgodzić, musimy się modlić, bo duchowość jest modlitwą, jest wszystkim, co prowadzi nas do życia w kulturze, w miłości, w jedności, w harmonii. Ale lewactwo do tego nie prowadzi, oni chcą tylko rządzić, nic więcej. Rozumiemy i rozumiem ich dusze, które tu zeszły, obiecały zupełnie coś innego, bo każdy jak schodzi na ziemię wie mniej więcej jaką drogę obiera i zawsze to jest najlepsza droga, podpowiadają mu, ale rodzą się, wszystko odwrotnie robią i to lewactwo zrobiło właśnie odwrotnie. Oni nie wiedzą, że błądzą, ale trzeba im to powiedzieć i mówić Ja o tym mówię. Narażam się, ale mówię. Więc całe to PO jest sprzedane właśnie tym dwóm państwom głównie. No i Francja też w to wchodzi, jasne, że tak. Z Niemcy, tak jak ojciec Pio mi mówi, że już dawno Niemcy z Rosją się nad głowami Polaków dogadali. No i widzicie jak to. A po upadku pana Olszewskiego, a Wałęsa go razem z Tuskiem obalili, bo chciał właśnie iść w tym dobrym kierunku i pozbyć się komunizmu z Polski, to ojciec Pio powiedział, że przez to, że obalili pana Olszewskiego, premiera, będziemy na kolanach zdobywać wolność z powrotem. I widzicie, że to się dzieje teraz. Wielki atak na Kościół, na Jana Pawła II, na wartości piękne i chrześcijańskie i dobre, bo nie są złe chrześcijańskie wartości. Mówią o dobru. Ale my, jako system miłości, chcemy to jeszcze odświeżyć, jeszcze odnowić, nowe wino wlać. I oni mają takie zadanie, żeby zniszczyć Polskę. Dlatego nie wolno na nich głosować. To są oszołomy, sprzedane. Zdrajcy Polski. Ostro. No ale co? Dlaczego mamy nie mówić? Już w telewizjach o tym mówią przecież i ludzie, politycy też to mówią. Że widzą to, inteligentni ludzie to widzą, a oszołomy, hejterzy, którymi są właśnie między innymi żenada taka, anielska żenada wśród hejterów. To jest żenada. Oni nic nie rozumieją, oni tylko mają zapłacone, żeby hejtować. Dobrze. To przeczytam wam w takim razie, dzisiaj Matki Boskiej mamy, sobota, więc taka jest katolickie trochę pod Maryję, więc Maryja zawsze obroniła Polskę i Polaków, wiecie, wielkie święto, jak ojciec Pio mówił, że będzie w Częstochowie, a to będzie wielkie święto, więc mamy Matkę Boską w Częstochowie, taka stolica duchowa, no bo jednak to jest jakaś stolica duchowa, może nie jest do końca taka duchowa, ale symbol jest. I tego symbolu musimy się trzymać razem z Radia Maryja i z Kościołem, bo jeśli tutaj nie będziemy w sile razem, to po Polsce. Będą Niemcy tutaj. Land niemiecki będzie. Chcecie tego? Żeby wami Hitler rządził? Jak chciał po II wojnie światowej? Na szczęście mamy Amerykę, która dwa razy się przyczyniła, że Rosja przegrała, dwa razy Niemcy przegrali. Jakby się Amerykanie nie włączyli, nie byłoby tu wolności. Kompletnie. Ale popełnili błąd również Brytyjczycy po II wojnie światowej, że oddali nas komunizmowi. Nas oddali, bolszewikom. I ci bolszewicy dzisiaj podnoszą głowę i znowu chcą zająć Polskę. Przez formacje polskie opozycji, bo to jest bolszewizm. W czystej postaci. Profesorowie jacyś tam ostatnio widziałem się wypowiadają, no po prostu oszaleli. Przeciwko Polsce, przeciwko PiS-owi, przeciwko Bogu. Ateiści jacyś zupełnie, a aniołowie pogłupieli kompletnie. Ich po prostu jeszcze jest nie stać na coś bardzo pięknego i inteligentnego. Oni są tacy niskiego lotu i dlatego trzymają się kurczowo swoich stanowisk, swoich dyplomów. Kasy z tego mają, owszem. I to jest dla nich najważniejsze, bo im więcej ukradną, tym lepiej, bo PO, cała ta lewica bazowała na złodziejstwie. I to ich zadowalało i dlatego taką siłę mieli. Zostali odłączeni trochę, no i już jest gorzej. Teraz już tylko emocjami jadą, plują ile się da. Na Polskę, na PiS, na Solidarną Polskę, na całą prawicę. Bo prawica odcięła ich od koryta, świńskiego zresztą. Pamiętajcie, system miłości się tworzy, mówimy o tym, bo najważniejsza jest idea. Idea zwycięża świat. Dlatego są książki. Ojciec Pio kazał mi pisać, 40 lat to pisałem, jeszcze piszę. Ta wiedza musi się rozszerzać, szkoda, że w taki sposób, ja bym wszystko za darmo rozdał, gdybym mógł. Właściwie mogłem to zrobić w jakimś sensie też, no ale... Wyszło jak wyszło i audiobooki też bym wszystkie za darmo rozdał, bo były pieniądze przecież sponsorowane z tego, sami żeście to zasponsorowali, no ale jest inaczej, firma tam powstała i utrzymuje to jakoś, no ale to już ja to nie wchodzę w sklepik, mnie to nie interesuje kompletnie. Ja miałem wydać, ojciec Pio, żebym się nie martwił, będzie wydane. No i już wydane, raz jedna firma wydała, teraz druga firma wydała. Jeszcze trzeci raz będzie. Zobaczymy. Czytam wam Nie, najpierw się pomódlmy. Oczywiście wszystkim, którzy mają urodziny, imieniny, jeszcze raz składam, bo dzisiaj akurat ma Marcin z Rawy Mazowieckiej urodziny 42, więc wszystkiego dobrego jeszcze raz. Wczoraj składałem, dzisiaj jest już ten dzień, więc rób wszystko, Marcinie, aby twoje życie, żebyś już ostatni raz tutaj był, na tej ziemi. To, co ojciec Pio nam mówił. Trzeba robić wszystko, żebyśmy tutaj żyli już ostatni raz, czyli reinkarnacja, żebyśmy już nie rodzili. A przy takiej wiedzy, jaką ja wam tutaj mówię, to jest prosta droga do nieba. Nawet jak czasami nam coś nie wyjdzie, pogrzeszymy, to jest nieważne. Ważna twoja intencja, że chcesz dobrze, potem przepraszasz, jeśli coś źle zrobisz. Trzeba przeprosić to wszystko i Bóg wszystkim przebaczył. Od początku wszystkim przebaczył, nawet zbrodniarzom przebaczył i chce te dzieci mieć u siebie z powrotem. Ale muszą to odpokutować poprzez różne życia i doświadczenia. Doświadczenia nie są potrzebne, w ogóle ten świat nie był potrzebny, ale stało się. I nasze doświadczenia też zupełnie nie są potrzebne. To, co nas spotyka, co z nami się dzieje, to są niepotrzebne doświadczenia. Bóg nie błogosławi żadnemu cierpieniu, żadnej wojnie, a doświadczamy wojen, czyli są to niepotrzebne rzeczy. Tak samo wiele zawodów jest niepotrzebnych tutaj na tym świecie, zupełnie niepotrzebne, bo tracimy czas tylko i energię na to, więc to trzeba też dobrze zrozumieć. Nam jest potrzebna wiedza, jak powrócić do nieba, oryginalnego i poznać Boga oryginalnego z powrotem. To jest wszystko. Dlatego te dzieła moje powstały, pisma, po to, żeby o tym mówić. I Maciek też o tym właśnie pisze i mówi. Więc wam teraz czytam Maćka. Wiersz. Dlaczego? Taki tytuł. Dlaczego Bóg nie broni i tak nielicznych przecież swych apostołów, aniołów ku powrotowi pochylonych, kiedy Żyd i nieżyd, Polak i komunista, kapitalista i wolnomyśliciel wyrzucają go na bruk. Odcinają od pracy. Matka Boska Polska spogląda z martwego oblicza przykurzonego w kościele wizerunku. A Matka Boska Grzesiowska, moja żona, modli się. Tuli, przebacza, prosi o przebaczenie. Dzieli się wszystkim, kim jest i co tak niewiele tu ma. Klnie, choć tylko językiem aniołów na Volksdeutschów, Żydów i cyników liberalnych. Co tak za pieniądze, a czasem tylko za obiecaną władzę wyprzedają Polskę, a z nią wiarę i wartości ojców naszych. I wtedy budzi się we mnie anioł szalony, drapieżny przeciw głupocie. Amen. To jest takie credo Maćka. Maciek jest ostry, bardzo, no ale też musimy być ostrzy. Jezus też był znakiem sprzeciwu, też ostro mówił. Ojciec Pio też nieraz ostro mówił, wyrzucał z konfesjonałów za głupotę. Pamiętacie, są nawet opisy tego. Więc czasami trzeba być ostrym, ale z miłością i wytykać i złe ideologie i tym wszystkim lewakom i PO, wytykać te zło, które i te kłamstwa, które cały czas robią. Im to trzeba wytykać. Nie potępiać tych ludzi, bo wszyscy się zbawią i Tusk się też zbawi. Tylko po co tyle krzywdy robić komuś? Tak samo Putin się też zbawi, ale będzie musiał to wszystko zapłacić za to. Swoim kolejnym życiem, te morderstwa, te wojny, te burzenie budynków, ludzie się napracowali, żeby zbudować miasta, on to wszystko burzy. No to będzie chyba potem sam tam zapierniczał, za przeproszeniem, jak w następnym życiu będzie odbudowywał Ukrainę. Bo burzył ją. No to karma czasami tak działa. Nikt nie będzie zdziwiony. Może sobie Bóg mu pozwoli przypomnieć sobie, kim był. No, raczej nie, bo to jest przykra sprawa. Jak on sobie teraz nie zdaje sprawy, kim jest. Jest po prostu diabelskim diabłem. I wszyscy, którzy wojny wywołują, Korea Północna czy coś tam, czy inni, to są diabelscy diabły. To nie są dzieci światłości z nieba, tylko wędrujący kosmici, którzy pobłądzili totalnie. widzą tylko własne zadowolenie we własnym egoizmie, we własnym sosie. Mózg im odparował, mądrość i inteligencja zniszczona w ich głowach. To jeszcze... Aha, to się teraz modlimy, no tak. Do świętego Michała, do Maryi może. Dzisiaj mamy Maryję. O pokój, o to, żeby politycy zmądrzeli i zbawiali się, żeby odeszli od złych myśli, od złych planów, od bomby atomowej, od wszystkiego, żeby odchodzili, a szerzyli pokój i harmonię. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak ojciec mówił, te dwie modlitwy są niebiańskie, więc warto przynajmniej raz dziennie sobie je odmówić. Obojętnie gdzie i kiedy. Bo to jest taki akt strzelisty przypominający nam o niebie, o Bogu. Bo wszyscy ateiści zapominają o Bogu i wszyscy lewacy zapominają o Bogu, dlatego się nie zbawiają. Jeszcze nam wciskają kit ideologiczny. I młodzież czy inni są przekupywani, zachęcani do tego, żeby popierali ich i sami potem te ideologie przejmują i się nie zbawiają. Bo nie myślą o Bogu, o zbawieniu, tylko o głupotach materialistycznych. To kilka myśli wam przeczytam na koniec moich z drugiego tomu. Przez brak koncentracji wiele ważnych spraw umyka ludzkiemu rozumowi. Podkreślam, ludzkiemu rozumowi. Dusza ma całkiem inny rozum od naszego mózgu i cielesnej pysze. I takie krótkie myśli. Lenistwo i zaniedbanie duszy istnieje. Ojciec Pio mi mówi, że istnieje lenistwo duchowe i cała ta lewica, całe to PO, oni myślą tylko o wygranych wyborach i są leniami, totalnymi leniami duchowymi. Następna myśl. Słowo przynosi radość, kiedy jest ono mądre i podane jak kwiat. Wam to kwiaty kupiłem ostatnio, takie sztuczne, no bo wiadomo, żeby tu było bardziej wiosennie. A słoneczniki to cały rok tutaj są ze mną i z wami. Uśmiech i radość również są obwieszczeniem prawdy. Dlatego można mówić uśmiechem, gestem, nie tylko słowem, chociaż słowo jest najważniejsze. Bo przez słowo przychodzi wiara, przez słowo pisane, mówione przychodzi poznanie świata, przychodzą technologie niebiańskie, ziemskie i inne, i kosmiczne. Wszystko się dzieje na razie w słowie, natomiast w niebie jest inny język, nie taki. Tam jest jeden język, język miłości, ale jak tam jest, to każdy już będzie wiedział, jak się zachować. Nikt w brudnych szatach do nieba nie wejdzie, w szatach peowskich, stalinowskich, leninowskich i innych do nieba nie wejdzie, bo to są brudne szaty. To nawet Jezus o tym mówił, że do Królestwa Niebieskiego tylko wejdą ci, którzy mają czyste szaty. Czyli musicie poznawać prawdę, a prawda was wyzwoli. Do miłości oczywiście wyzwala, nie do walki jakiejś ideologicznej, tylko prawda wyzwala do miłości bliźniego, do miłości i tolerancji, ale nie można mieć tolerancji wobec zła ideologicznego szczególnie, bo ona, ta tolerancja byłaby katastroficzna dla nas, zniszczyłaby nam duszę. Więc tolerancja tylko dla ludzi, dla dusz, które są w ciele, którzy niewiele rozumieją jeszcze, potykają się, upadają i mają ogromną niewiedzę. To tu tolerancja tak, ale do idei, którą szerzą, ktoś wymyślił takie idee jak Lenin czy inni. I ojciec Pio powiedział, że Lenin nie może wejść do nieba, bo wszyscy tą ideologią żyją, jak peowcy, marksiści i tak dalej. Żyją to ideologiami leninowskimi i nie może się uwolnić. Czytają jego książki, jego idee popierają i jest przy ziemi dalej. Ojciec Pio mówił, nie może wejść wyżej, chociaż już dużo rzeczy spłacił, ale i powiedział tak, dopóki będą pamiętać o Leninie, to on nie będzie mógł wejść do nieba. Także panowie władcy peowscy, pamiętajcie, Nie wejdziecie do nieba, jak będziecie takie złe ideologie i złe imię sobie wypracujecie na tej ziemi, to będą o was pamiętać, będą w historii was pisać o was negatywnie, będziecie mieć problemy. Lepiej porzućcie to i zwiążcie się z PiS-em i pójdziecie razem do nieba. Następna myśl. Każdy kosmita chce dobrze. Różnie z tym bywa, ale mimo to nie jest najlepiej. Dlaczego? Bo podtrzymuje świat nieoryginalny. Podtrzymujemy świat nieoryginalny. Pracujemy dla świata nieoryginalnego, dla świata kosmicznego i ta praca niewiele nam daje, bo się w ogóle nie zbawiamy. Więc bezużyteczna ta praca tak naprawdę. Dlatego wam mówię o systemie miłości, który zbawia za jednego życia. To jest ta metoda. Zbawić się. Uzdrowić się. Jeszcze jedna myśl. Samotność dla samotności nie ma sensu. Bóg nigdy nie jest samotny. Ma do dyspozycji wszystko. A Putin co ma? Bunkier, w którym siedzi i trzęsie portkami, bo się boi, co się z nim stanie. Wiadomo, co się stanie. Będzie pośmiewiskiem dla całego świata. Już jest. Mordercą jest po prostu. Jak Hitler. Jeszcze jedna myśl. Pośpiech uruchamia nerwy, a nerwy to choroby. Stąd tak słabe mamy społeczeństwa. Ojciec Pio mówi tak. 90% chorób to stresy. Słowo ojca. 90 czy 70, ale 90 chyba było, powiedział. No i tak rzeczywiście jest. Od stresów, od nerwów chorujemy najczęściej. Dlatego trzeba mniej pracować. 3, 4, 5 godzin góra. Używać w swoim życiu kultury, sztuki, piękna, teatru, filmów dobrych, jeździć na wakacje, podziwiać przyrodę, chwalić Boga, święty Franciszek w hymnie o słonecznym. To wtedy będziemy zdrowi, nie będziemy nerwowi i nie będziemy musieli korzystać z usług lekarzy i farmakologii, czy farmaceutyki, która nas swoją chemią troszkę uszkadza. No, tak to też bywa. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i nie poddajcie się. Ja się nie poddaję. O, Jezus powiedział, jam zwyciężył świat i spełnił swoją misję. I spełnijcie swoją misję, a waszą misją jest zbawić się już w tym życiu. Bo zbawienie, jak Jezus mówił, jest tu i teraz. Teraz jest zbawienie, następuje. Nie w przyszłości. Nie w przeszłości. To już minęło. Przeszłość minęła. Przyszłość, nie wiem, też jej nie ma, więc teraz się dokonuje to wszystko, co jest najważniejsze. Tu i teraz, czyli w obecnej chwili życia. Życie jest teraz. I tak to odczuwamy. No to teraz wszystkiego dobrego i papa.